Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj zgodnie z obietnicą pokażemy Państwu samochód, który sam hamuje. Będziemy wjeżdżać w taką oto przeszkodę. No w mur nie będziemy wjeżdżać, ale kto wie, wszystko zależy od pana Pawła z Subaru, pod którego okiem przeprowadzimy nasze testy. Ale na początek zapytam eksperta, co sądzi o takim samochodzie od strony bezpieczeństwa? No myślę, że to znakomite wspomożenie bezpieczeństwa. Człowiek jest w samochodzie najważniejszy, ale człowiek jest zawodny. No zawsze możemy na moment przymrużyć oczy, zamyślić się, nie mówię już zasnąć. No i wtedy ten system nas obudzi, ten system nam pomoże, a w ostateczności zareaguje i zahamuje za nas. A proszę nam powiedzieć, na jakiej zasadzie to wszystko działa? Tak, system EyeSight jest oparty o dwie kamery stereoskopowe, które znajdują się wewnątrz samochodu, cały czas zwrócone w kierunku drogi, przetwarzające ten obraz, który widzi, potrafiący się zorientować w ruchu drogowym, a w razie czego również w jakiś sposób zareagować. Otóż samochód ten potrafi bez udziału kierowcy zatrzymać się przed przeszkodą. Jeżeli będą odpowiednie warunki atmosferyczne, samochód ten potrafi się zatrzymać autonomicznie. To może się przydać, kiedy jesteśmy rozproszeni w normalnym ruchu drogowym. Jeżeli, nie daj Boże, skupiamy się na radiu czy na klimatyzacji, system ostrzega, a ostatecznie sam potrafi wyhamować zupełnie do zera. Być może ma Pani ochotę przetestować to na własnej skórze. No, ja na razie z duszą na ramieniu, ale może Pan pierwszy. Jasne, ja Pani wszystko objaśnię już w środku. I co będzie się działo? To odbywa się w takich trzech etapach. Pierwszy etap polega jedynie na ostrzeżeniu wizualnym i dźwiękowym na głównym wyświetlaczu, tutaj między zegarami. W kolejnym etapie jest lekkie dohamowanie, zmiana dźwięku na intensywniejszy i hamowanie awaryjne, autonomiczne do zera. Ja będę teraz symulował sytuację, w której zagapiłem się, nie wiem, coś robię, nogi nie mam na hamulcu, czyli po prostu tylko się rozpędzamy. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Rozpędzamy się, ostrzega, hamowanie, o, no było tak delikatnie. No nie wierzyłam, że to się uda, ale można jechać wolniej. Jak najbardziej, to mówię, to nawet możemy się delikatnie toczyć w ruchu miejskim i on również sobie poradzi. Czy taki system zareaguje na przykład na przechodzącego pieszego? Jak najbardziej. System oprócz tego, że głównym jego zadaniem jest zorientowanie się w ruchu drogowym na samochodach, również jest w stanie wykryć pieszego, rowerzystę, motocyklistę. A zwierzę? Pies, kot? Bardzo małe zwierzę nie. Na pewno coś powyżej 1 metra system powinien zadziałać prawidłowo. No co, zamieniamy się miejscami i rolami? Spróbujmy, ale ja się boję. System EyeSight czuwa. Dobrze. Ale ja nie będę się rozpędzać tak daleko jak pan. Dobrze, możemy zaczynać. Okej, jedziemy. Gazu, śmiało, śmiało. Pani się nie dała generalnie nabrać, zahamowała Pani sama, czyli odruch zachowania bezpieczeństwa i swojego życia zadziałał. System EyeSight posiada kilka funkcji. Jedną z tych funkcji jest na przykład utrzymanie zadanego pasa ruchu. Jeżeli jedziemy zadanym pasem ruchu i bez kierunkowskazu zjeżdżamy, przekraczając linię, system nas ostrzeże, żebyśmy albo włączyli kierunkowskaz, albo nie przekroczyli tego nieumyślnie. Również taki element chroniący przed zaśnięciem. Jeżeli kierowca zaczyna pływać po tym pasie, poruszając się tak niestabilnie, również system ostrzeże, że coś jest nie tak. To proszę mnie posłuchać. Generalnie zapomina Pani o tym, że trzeba hamować na ten moment i na ten odcinek tylko. Dodajemy praktycznie gazu do końca. Proszę do końca? Tylko... Tak, do końca. Pełny gaz. Jak Pani powiem, to proszę nogę zdjąć, cofnąć obie nogi, obserwować, co się dzieje. Trzymamy porządnie kierownicę w dwóch rękach. Gaz. Gaz? Gaz. Noga zabrana. Gaz, mocno gaz. Jeszcze. Puścić gaz, nogi zabrać. Proszę. No nawet nie było jakieś strasznie mocne hamowanie. Fryzura jak wcześniej, także wszystko jest okej. Okulary są na miejscu. Rewelacja. Mogłam nawet jeszcze szybciej, no. Kolejną z funkcji jest już bardzo przydatna funkcja na autostradach czy drogach ekspresowych. Jest to aktywny tempomat. Ustawiamy sobie zadaną prędkość i poruszamy się z tą prędkością, a system EyeSight, wyłapując samochód poprzedzający nas, potrafi dopasować tą prędkość do samochodu poprzedzającego. To co, Marku, zamieniamy się miejscami? Spróbuję Cię zastąpić. Ja Ci powiem jedno, nie możesz nie spróbować. Proszę bardzo.
Jadę 50, podnoszę nogi, nic mnie nie obchodzi, tak? Tak jest. No to rozpędzamy się, jedziemy do 50 na godzinę i puszczamy nogę. I zatrzymał się bardzo pięknie, chociaż tuż przed przeszkodą. Oczywiście najpierw pojawiają się wskaźniki. Mamy najpierw sygnał dźwiękowy i sygnał optyczny. Jeżeli dalej nie hamujemy, jest lekkie przyhamowanie. A dopiero później, jak system widzi, że nie zareagowaliśmy, hamuje do końca. No i rzeczywiście zatrzymuje się przed przeszkodą. No i jakie wrażenia? Na pewno nie naciskałeś hamulce? Na 100%. Noga była w górze. No, pierwsze wrażenie, że by jednak mu pomóc, ale potem już utwierdziłem się, że system działa. No cóż, no jest to kapitalna rzecz. Każdemu może się zdarzyć chwila słabości. Samochód pomoże. Szczególnie w stosunku do pieszych jest to istotne, bo pieszego również pojazd rozpozna. Tu pan zaręczył nas, że na pewno tak. No więc no pieszy będzie pod dodatkową ochroną. Ale pamiętajmy, żeby przypadkiem nie bawić się tym urządzeniem, nie próbować go w warunkach normalnej jazdy drogowej, bo to nie jest do zabawy. To jest urządzenie, które wspomoże, które zapobiegnie, ale człowiek ma panować nad maszyną. Pamiętajmy o tym. Starajmy się, żeby to urządzenie nigdy nie zadziałało. Bądźmy skupieni na drodze, bo to szalenie ważne. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do maili od naszych telewidzów. Mamy tutaj mail od rowerzysty, który rozpoznał się na filmiku w przedostatnim odcinku i żąda przeprosin. No to przypomnijmy ten film jeszcze raz. Pokażmy, jak to było. Przypominamy, jest to Mogilska. W pewnym momencie nieskończone jeszcze roboty, zarówno na jezdni, jak i na chodniku, na ścieżce rowerowej, plac budowy, ale dopuszczona do ruchu zarówno ten chodnik ze ścieżką rowerową, jak i jezdnia, ale tylko jeden pas dla każdego kierunku. I rowerzysta podróżujący sobie spokojnie, rozglądający się na boki, a za nim sznur samochodów. No cóż, nie będzie przeprosin. Szanowny panie, proszę mieć świadomość tego, że w sposób znaczący utrudnił pan ruch. Artykuł 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania utrudniania ruchu. Pan próbuje rozmiękczać tą sytuację, że ścieżka nie była dopuszczona do ruchu, że on mógłby dostać mandat od policjanta, który byłby gorliwy, no przecież miałby prawo wręczyć mu mandat. W związku z tym on nie widział innej możliwości. W ogóle nie rozumie, czego my od niego chcemy. Szanowny panie, my nie patrzmy na policję jako na zbiór osób, które nie wiedzą, co się na drodze dzieje i które chcą na siłę ukarać uczestników ruchu. Na pewno by pan nie dostał mandatu za to. A jeżeli już pan tak mówi, to mógł pan dostać raz mandat za utrudnianie ruchu na jezdni. Dwa, jeśli pan mówi, że jazda po chodniku tam była niedozwolona, to ja panu powiem niekoniecznie. Bo jeżeli uważa pan, że ta ścieżka rowerowa nie była dopuszczona do ruchu, to również i chodnik nie był dopuszczony do ruchu, no bo są tam jakieś roboty i w takim razie piesi może też nie powinni po nim chodzić, a w związku z tym może mógł pan po nim jechać, skoro piesi tam nie mogli chodzić. Bzdury. Powiedzmy to jednoznacznie. Szanowni rowerzyści, przestańcie usprawiedliwiać swoje niewłaściwe, niepartnerskie, złe zachowania. Nie bądźcie nagle bardziej papiescy niż papież. Stosujcie te przepisy tam, gdzie rzeczywiście trzeba je stosować. Natomiast w tym przypadku nie zasłaniajcie się przepisami, że może faktycznie ta ścieżka nie była dopuszczona do ruchu. Była dopuszczona. Nie były skończone tylko roboty. Większość rowerzystów w tym dniu, czy wszyscy rowerzyści w tym dniu, z wyjątkiem tego jednego, jechali właśnie tą drogą rowerową. Nie w całości skończoną, ale nadającą się do jazdy. Natomiast pan jeden jechał tak, że blokował pan ruch przez kilka kilometrów. Bardzo wiele filmów przysyłają do nas widzowie, ja to muszę ze smutkiem stwierdzić jako rowerzystka, bardzo wiele filmów z fatalnym zachowaniem rowerzystów. No tutaj mamy, proszę bardzo, film. Rowerzysta jedzie pięknie. No tyle, że na czerwonym. No właśnie. Bardzo pięknie. Niebezpiecznie. Naprawdę, proszę Państwa, tu jest niebezpiecznie. Popatrzcie, no, samochody jadą na zielonym świetle. Ulica Lubomirskich, skrzyżowanie z Rakowicką. I co? I nagle rowerzysta na środku skrzyżowania. No jeszcze zdążył, ten sprzeciwka, przecież samochód nadjeżdża. No wyobraźmy sobie jeszcze ułamek sekundy później. Nawet można tego rowerzysty nie zauważyć. Tutaj okolice Parku Krakowskiego i rowerzysta wyskakujący jak Filip z konopi na przejściu dla pieszych. No to już w ogóle skandal, popatrzcie Państwo, no już teraz jest zielone dla kierunku samochodowego. Piesi już na przejście nie wchodzą, a rowerzysta jeszcze chciał wjechać. I oczywiście wjechał na czerwonym po przejściu dla pieszych. Powtarzamy jeszcze raz, po przejściu dla pieszych się nie przejeżdża. Zabrania się przejeżdżania wzdłuż przejścia dla pieszych wszystkim.
rowerzystom również. Można tylko chodzić, naprawdę. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.